Witamy Was w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie trochę o płytkach ceramicznych, jakie zakupiliśmy do naszej kotłowni. Jest to płytka gresowa o wymiarach 60 na 60 cm, takiej strukturze, czy strukturze takiej wyglądem przypominający beton. Coś w tym stylu, taki jasny, szary, jak widać. Dokładnie tak w przybliżeniu to wygląda. Zakupiliśmy dokładnie 25, niecałe 25 metrów kwadratowych do przyklejenia na ściany w kotłowni. Tutaj mamy etykietę. Płytka chyba bodajże turecka. Także płytki z Turcji. Cena za metr kwadratowy wyszło nam 75 zł równe. Jeździliśmy po kilku sklepach. Zastanawialiśmy się nad wielkością płytek około 40 na 40 bądź 30 na 30, a zdecydowaliśmy się jednak na 60 na 60, też głównie z tego powodu, że po prostu była to jeden model płytek, który nam się najbardziej spodobał, a też do łazienek planujemy też mniej więcej takiej wielkości płytki. No i tutaj w kotłowni, jak będziemy sami kłaść, to będzie okazja się nauczyć. Myślę, że jak wielu z Was, którzy budujecie, to też każdy, kto kładł u siebie płytki, najpierw zaczynał od kotłowni, nie? Dajcie znać w komentarzu, kto tak zaczynał. I też dajcie znać właśnie, co sądzicie o tym, że planujemy zrobić posadzkę w kotłowni z żywicy epoksydowej. Właśnie z tego powodu chcę to zrobić, żeby nie bawić się ze spadkami, bo mamy odpływ na środku w kotłowni i powiem szczerze, nie wiem, jakbym się miał za to zabrać. A żywica też nam się podoba, też uważamy, że jest to fajne rozwiązanie i też jesteśmy w stanie sami to zrobić. Na pewno będzie to szybciej i wygodniej, a po prostu płytki, które tutaj widzicie, przykleimy sobie na ścianę. Jeżeli chodzi o ilość płytek w paczce, to jest dokładnie 4 sztuki. Jak wspomniałem, wielkość 60 na 60. 17 paczek zamówiliśmy i wyszło nas za całość 1836 zł. Znajdujemy się właśnie w kotłowni, gdzie będą kładzione płytki. Tutaj będzie wisiał piec i ta ściana będzie cała w płytkach od dołu do góry, a na pozostałych ścianach planujemy tak około ponad połowę ściany. Jak mamy płytkę 60 na 60, to tam wychodzi nam w sumie, to wychodzi nam 3 płytki, czyli około 1,80 m wysokości. I tu będzie 1,80 m, tutaj będzie cała i już dookoła będą na 1,80 m, na wyżej będzie po prostu farba. No i na suficie również, tak? No i tutaj właśnie na podłodze planujemy zrobić podłogę z żywicy. Tutaj mamy odpływ. Wylewkę mamy wylaną ze spadkami. Spadek taki jakby czterostronny. I też myślę, jakby miał tak robić ze spadkiem płytki, no to nie chcę się tego podejmować po prostu. Nigdy nie kładłem płytek jeszcze, także nauczymy się tutaj najpierw na ścianie, a później zobaczymy w kolejnych pomieszczeniach. Jeżeli ktoś z Was ma tak w kotłowni, że ma żywicę, posadzkę z żywicy epoksydowej w kotłowni właśnie, albo też w garażu, dajcie znać w komentarzach, jak to u Was się sprawdza, czy jesteście zadowoleni, bo właśnie, tak jak wspomniałem, my się przymierzamy, żeby zrobić taką u siebie posadzkę. Tutaj w kotłowni i w garażu chcemy zrobić po prostu jednolitą posadzkę z żywicy. No i jesteśmy ciekawi, jak to sprawuje się u innych. Czytaliśmy dużo komentarzy, też dużo realizacji oglądaliśmy na necie, ale wiecie, też fajnie, jak ktoś się wypowie, kto już też z tego korzysta na co dzień i czy właśnie jest zadowolony, czy też nie. To już na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.